No nic no. Idę sprawdzić jeszcze raz, ilu jest policjantów. Kurwa, 7, idziemy robić bank. 7, idziemy jebać bank. Tak się rozmawia. Ten, ale facet twarzy, że towar masz na haczu, to tak. Dobra, dupsko, bo cię będę musiał zaraz odjebać. Tak? Tak. Siema, Rafon. Na razie. Jak byłem silni? No to ale to chcecie na ścinę, kurwa, od świateł do świateł, czy co? No a ja liczę do 5 i spierdalam, bo zaraz podjadą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, no już mnie witaj już. O tako? A ty jesteś dostępna? Nawet jakbym chciała, to... A z kuzynem to nie zdrada. Ja co w rodzinie to nie zginie. Stach, ubieraj się w szybach. Kto to? Jerzy? No, siema. Ej, ładujemy Milkę we dwóch? Co? Ładujemy ją we dwóch? Dobra, w turbo? Ale jak we dwóch? A nie szkoda ci? Stary, my jak bracio. Napi. Ja jebę. Ona lubi ten sport, widzisz? No, ona już mi zrobiła grę wstępną. Ta? Ta, lodziana. Czemu mnie zaprosiliście? Lodziane mi tylko zrobiła, na razie spoko. No, Stasiu mówi, że 10 na 10. 10 na 10. Ta? Polecam, Stanisław Chmurka. Ja wiesz, chciałem twoją fantazję spełnić. No. Co ty? No już, jest, no dobra. 18 starczy, będzie okej? Okay? Centów, 18 centów. No to zapraszam. To za miastem gdzieś. Specjalnie się wpierdolił w nas. No jak nie? No to kurwa łapy. Mordo. Mamy typa i akcja jest, bo tutaj dupka chce w trójkąt. To teraz możemy jebnąć czworokąt, a ten ziomek zakuty będzie oglądał i bił kuca. To medyk. No dobra, co to jest jakiego dupa, czy co? Tak, i chce, żeby ją kutać. Dobra, spoko. Ile masz centów? 20. No to kurwa. To kurwa, możemy lecieć, nie? Dobra, kurwa, ściągaj ciuchy, szybko ściągaj ciuchy. Ściągaj ciuchy, nie pierdol. Rozbieraj się, kurwa, nie pierdol. No i chuj, kładź się szybko. Chodź na fotelu. Chodź na fotelu, chuj z tym, cicho. Nie gadaj, chodź tu, szybko. No bo zaraz wróci, szybko. Ile tam? 5 minut, no dawaj, chodź tu, szybko. O, takiego jeepka mamy. Dojebany jeep. Ile osób się mieści? Znaczy, zajebiście. Kurwa, ja jestem słabym kierowcą. Ojej, to ja mogę kierować. Nie, no ja wierzę w pana umiejętności. A on ten, 500 kafli kosztuje. Tam ile? Tylu. Dobra, pytanko. Ile jest policjantów? Zajedziemy na komendę zobaczyć? Możemy zajechać tu? Tylko napad chcesz robić? No. To ja mogę iść na no, ja jestem poszukiwana mam... ogólnie przez... Ja też. Jedną sytuację dzisiejszą. Ja chyba też, nie jestem pewien. To mnie dzisiaj wypuścili na szczęście, bo byłem na dołku. Kiki wpierdoliłem i ten i mnie puścili. Grę głośniej? Jak ja sam kurwa siebie nie słyszę przez grę. Zerknę i czekajcie tu, nie? Dzień dobry. Jeden. Dałbyś mi moje kajdanki, bo mnie wypuściliście po tym. Ja nie mam dwóch. Okej, dałbyś mi kajdanki? Jeden tylko. Jak to? Czemu jesteś? Witam. Chodź, dzień dobry. Dobra, oczywiście. Bezrobocie w tej policji, jeden funkcjonariusz tylko. Nie, pan jest spokojnie, bo się nerwuje. W biletach może, co? A pistolet mi odda? Jack. No, witam. Się czasami przejść do spacer czy coś. No ale chyba. Dowód? Jakim kurwa co ty masz licencję na broń? Ech, no kurwa, normalnie. No. Kto cię wysyłał? Ale zobacz co ten w białym... Zobacz co ten w białym berecie mi dał. Zobacz. To na wodę. Nic mu nie dawałem takiego. Jak jechałem... Andrzej, kto cię wysyłał? Zobacz. Andrzej, kto cię wysyłał? Nic mu nie dawałem. Kto cię wysyłał? Nikt mnie nie wysyłał, bo mnie wypuścili, bo ja nic nie robiłem. A, no to dobra. Na pewno?
Jak mamy się? Idę sprawdzić. Jeżeli mnie... No tak sprawdź się, czy jestem... Kurwa, jeden. Ja byłem nawet na komendzie, mnie wypuścili po prostu. Bo ja nic złego nie odjebałem. Jest dobrze? Wszystko? Zostawcie łapkę do góry, bo to zrobi mega zasięg. Wszyscy, wszyscy. Bez wyjątku. Ja zgłośnie nawet tą grę jebaną. No, odrobinę. Wszyscy. To prawda, kurwa. Na szczęście. O! Pokaż grafikę. Nudy w chuj. Nudy. Co dzisiaj do roboty będzie? Co pan będzie robił dzisiaj? Opierdolę jakiś bank pewnie. Czy nic całego, no co dalej? No. Pewnie sprzedam trochę koksu. Kopa komuś wypie i wyjebie na kły na pewno. Pewnie zaś... Pewnie jakaś policja mnie wyrucha, znając życie. Mi tak bywa, no. Ale dzisiaj to jestem nerwowy, więc będę się strzelał z nimi. O cholera. Nie może tak panie stać. Mam nawet kopyto przy sobie. Ja tego nie widziałem. Ja wiem. Byłem procenie ustawiony. No kurwa, mnie już byś haltował na komendę. Czy jest chęcią, Andrzejek? Dlaczego chęcią? Bo jesteś... Kurwa, taki nerwowy. Bym ci nowe zęby swoje oddał. Tak typowo wkurwiasz ludzi, nie? Czemu? No samym sposobem bycia, nie? Ja na przykład, zobacz, mówię otwarcie jak jest. Chłop się pyta, co ja robię, ja w chuja nie walę. Wiesz, ostatnio jechaliście u nas na samochodzie na pan podsumie, mówiliście, że pacyfikę robił. Złapią mnie, to mnie złapią, ale przynajmniej se kurwa kawę po drodze na komendę wypijemy. No tak, pogadam. Tak. Pan Stasie na matki powyzywa. Nie no, jak będę pamiętać, że to ty, a jesteś w porządku, to nie. Ja tylko tych, co nie pamiętam. Ja jak nie pamiętam gliniarza, to mu jadę, nie? Panie, że tak. Dzisiaj rozmawiałam, telefon jak najpierw. A z tym bosem to w ogóle by tak nie wiedziała, że to cholera. Myślę, na chyba razie głowa bolała w tym autobusie. No mnie też bolała ciągle. A ten, sprawdziłbyś, czy jestem poszukiwany? No wiesz, jak będziesz, to musisz ci zabrać. No dobra, to pójdę, no. Nie wydaje mi się. Strzelaj się z ciebie. Co? Strzelaj. No nie, bo nie mam za co. Jakby był, to byś go już zawijał. Czemu tak mówisz? No bo ja wiem. No nic no. Idę sprawdzić jeszcze raz, ilu jest policjantów. Kurwa, 7, idziemy robić bank. Co? 7, idziemy jebać bank. Nigdy. Jebalne. Tak się rozmawia. Z policjantami. Tak, pogadali, nie? I już są. Tak. Psy jadą. Kupił 2 działy. Hello. To był Ben, śmieszny Ben, a jak? Tu będzie śmieszny Ben zaraz. Pa, jedną kupił, no kurwa, co tak mało. Ten mnie będzie chciał bić. Nie, no wziął. Ha! Dlaczego administracja pozwoliła na takie imię, nazwisko dla tego policjanta? Nie wiem, stary. No jest to jakaś forma zabawy, nie? Jedynie. Okay.
Dobra. Dobra. Wjeżdżam tu jak torba dobrych narkotyków. Liczę trochę plików, mam ich kurwa bez liku. Dobra, chuj. Hej! Nie chcę kupić. Dwa tysiące łapek to jest stanowczo za mało. Jebać tego streama. Kończymy. Żartowałem. Co on powiedział? Ten też nie chciał kupić? Dzień dobry. Dzień dobry, pan poczeka tylko chwilę. Co pan robi? Pan handluje tu narkotyki? Ale poczekaj, bo nie wiem czy kupić, to ci powiem. Pa, bierze. Ile weźmie? Dobrze, rączki do góry. Kurwa, dwie paczki wziął. No łapę podnoszę. Dwie paczki wziął, no. Dobrze, pan chciał wrócić tam. To pana pojazd tam co stoi. Weźcie, odholujcie mi tego Mercedesa. Podniesie rączki, jakbym mógł. Pan podniesie ręce, podejdzie tu pod ścianę, bez żadnych tutaj głupot. Kurwa, nie da rada, żeby mnie puścić. Jakieś upomnienie. Wiesz co, pan całkiem szczerze, to jest jakiś amator dealerstwa. Ja bym zabrał po prostu towar, brudne pieniądze i go puszczamy. Dobrze, teraz szukam pana. Jasne. Co tak zrobić? Ale chcę zabrać numer. O, nikt tak między nami, nie? Ja tutaj od trzech lat jestem tutaj w służbach, nie? Policji, marszala, tak dalej. Wezmę tą dziwną... Tak chujowego dealera jeszcze nie widziałem, tą nie? Gotówkę. Całą ulicę tutaj wyposażę. Ma pan licencję na broń? Nie mam. Dobra, zabiorę tu panu to paczki. I broń też? Substancji. Nie, broń nie. A ma pan licencję? No nie mam, ale to na wodę, nie? Od znajomego dostałem. Dobra, ja pana nie widziałem. Dobra. Zabrałem to, co trzeba i... Kurwa, masz tyle towaru, tyle ale kasy. Ale na drugim razem będzie dwa razy większy wyrobek. Ja proszę się tutaj starać, nie? Muszę jechać po nowe torby. Dobra, miłego, do widzenia. Nara. To jest Joker, wiem. Ale mnie jebnęli. Jak Joker się zaloguje, to ja powiem, że mnie zatrzymał taki siwy chuj marszał i zajebał torby i kasę. Co pan jest, Stachu? Co? Co się dzieje? To się dzieje, widział się pan tutaj? Widziałem. To jest auto. No ej, widziałem. Ej. Do przodu. No kurwa, konkurencję mi robi, chłop. Fiat Punto. Dobra, dzięki. Co ja, ale... Czego, kurwa? Nie widziałem tego. Fiat Punto. Co Fiat Punto? No goń Fiata Punto. Dlaczego? No przecież chłop miał z 5 kilo koksu, kurwa. Co? Co pan maskę miał? Żeby mnie nie rozpoznał, bo mam swój towar na chacie. Frajer robi konkurencję. A co pan maskaż? A co cię tam chodzi? Ale co ma tak chodzi nas? Chłopie, jak ja mam klucze, kurwa, od Jokera. Ale facet chwalusz, że towar masz na chacie, no to prawda. Dobra, dupsko, bo cię będę musiał zaraz odjebać. Tak? Tak. Siema, Rafon. Na razie. Oj, dobra, cicho. Jest słyszeli, nic Marcin. Jest, wyjdź z serwera, słyszysz? Dobra, sorry, już przestaję. Czemu tak robisz? Siema. Nie no, przywitać się chciałem tylko. Ja pierdolę, masakra, na razie. Na razie. Aries nawiedził. Jesteś jeszcze?
Dobra, już poszedł. No nie, no tak się nie będziemy bawić. Jak? Praco. Wyłącz silnik. Wyłącz silnik. Jak wyłącz silnik? Wyłącz silnik. No ale to chcecie na ścinę, kurwa, od świateł do świateł, czy co? Chłopaki. Wyłącz silnik. Nie, no wiecie przecież, że nie zrobię tego. No i jaki macie na to pomysł? A co? Wyłącz silnik, pan został... No nie, no nie. Powiem ci tak, wysiądziesz, będę spierdalał. Także no nie wiem, co zrobić? No musisz zdawać wsparcie. No a ja liczę do pięciu i spierdalam, bo zaraz podjadą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No pojebało cię. O, na pracę. Ciężka sprawa. Jakoś się udało. Odpuścili chyba sami. Tam jest ten wóz. Siema. Siema, po 200? Nie, ja czekam. To ci podwiozę gdzieś, no. Ale tu mam czekać. To kurwa, co czekam. Siadaj. Nie, nie mogę. Czemu? Nie mogę telefonu kupić. No to weź bilet. No, dobra. Poczekać na ciebie? Nie, ja czekam na Jerzego. To twój chłopak? Tak. Kochasz go? Mocno. Mówił mi, że ma ochotę na trójkąt. Naprawdę. Tak? Naprawdę tak mówił. Zadzwonić, zapytać? Przy nim? Tak, pewnie. Dzwonię. A będziesz słyszeć wszystko? No dzwonię. Nie będę. Nie, no słuchaj. Nie odbiera. Co on robi? No ładnie. No on pewnie z dupą jakoś już jest. Ja jakoś. Pewnie ta. No. Ale co? Zaraz patron będzie kupowany? Zajebiście. No wiem. Zostawcie łapę do góry. Aha. Co chcesz? No Jerzego czekam. No. Nie wiem. Kim ty jesteś w samochodzie? Stasiu. Stasiu. Jak kurwa Stasiu? Stasiu. No przecież dawałaś mi przed chwilą numer do Dominiki. SMS-a. A, ta, dobra, bo nie poznałem cię, bo masz maszkę. Nie wiem. Stasiu, bo się orzeł pyta, czy ty jesteś ten Stasiu, co go kiedyś orzeł szkolił.
Tak, to ja. Tak, to ten. Mogłeś mówić od razu, Stasiu. No, co tam? Chcesz? Co ten kurwa Jerzy robi, śmierdziel jebany? No właśnie nie wiem, czekam na niego. Przecież on nie odbiera fona od brata, od kuzyna. Dzięki jeszcze raz, Wojaszek, byczku, za donaty. Będę pamiętać. No ta trójkąt. No, pokaż troszkę. No trójkąt. Chciałeś. No i widzisz, no mówiłem ci, no zaraz się jej zapytam. Mówi, że trójkąt nie wie, czy będziesz chętna, ale że jak chce, to mogę sam. Aha! No. Tak powiedział? No. O, co dupa. Mogę? Ej, to mogę sam, ale najpierw bym wolał kawę, nie? Żeby się poznać trochę. Kurwa, coś mi się kręciło w głowie. Wsiągnę machę. I co porabiasz na co dzień? Ja? Na co dzień? Włóczę się. Zdradzam Jerzego. Zdradzasz? Nie, no co ty. No mów nie szczerze. Ma nie ma z kim. Nawet no kurwa, same przecież ja jestem. Da. No super. Tam, co w rodzinie, to nie zginie, nie? No co, brat się nie podzieli. Kuzyn w sumie. Kuzyn no, się to mu... mi się z każdym dzieje, on tylko czworokąty, trójkąty i inne wszystkie. No on cały czas, nie? Niewyżyty. W chuj. No, no już mnie witaj już. O tako? Ja pierdolę, serio? No, cały czas. A robi helikopter? Dzięki. Z kutasa helikopter? Nie, nie, nie robi. Aha. Ja to robię, robisz? Ja robię, bo zawsze z kąpieli wyjdę, nie? No. To tak na flaku jest, to akurat właśnie taki miękki, to się kręci dookoła, jak kręcę biodrami, to on równocześnie robi kółka. Przysięgam ci, że tak umiem. I tak odpierdalam, takie tarło. Nie no, poważnie? Tak. Uj, no zawsze chciał zobaczyć helikopter. No. I ogólnie każda dupa mi mówi, że mam fajne pośladki, że mam lepsze pośladki od niej i że mam dupę jak baba. A ty się z Janiną nie spotykałeś przypadkiem? Nie, to moja kumpela. Co ty? No. Słyszałam, że tam bajerowała do ciebie ostro. Ech, za stara jest. Ja nie lubię takich pierogów zmarszczonych, wiesz ja. O matka. A Dominiczka ci się spodoba? Mówisz? Kurde, baba z prawdziwymi jajami. Ja się nie z takimi. Już miałem powiedzieć, że podziękuję, nie? Nie. O Jezu. Nie no, z prawdziwymi jajami to średnio. Źle to jęło. Kurwa, sobie wyobrażam teraz. Teraz wyobrażam sobie, że jak się spotkam, to będę obcinać na jej spodnie od razu. Od razu musisz powiedzieć, żeby zdjęła. To zweryfikujesz. Nie, ja podchodzę, pierwsze co robię, macankę i sprawdzam, nie. Powiem, że miała tam brudne spodnie, nie. Powiem, że miałaś ujebane w kredzie. O, no i to jest dobre. W ogóle jest nic zadzwonię, bo coś tam nie widziałam. No nie było jej niedostępne. Niedostępne, a ty jesteś nie. Dostępna? Pół na pół. To pół na pół. Możemy zrobić układ FWB i się nie dowie nikt. Przecież ja nie będę się chwalić, nie? Nikomu. Przecież my jak mam z tego korzyści, to po co mam się chwalić? Nie? Ja tak nie mogę, no ja wiem, że Jerzy by chciał, ale kurde, chociaż... No ale właśnie o to chodzi, żeby nic nie wiedział, nie? Najlepiej. No co ty, no? Sama mówiłaś, że go zdradzasz. Ty świadkiem masz być, nie zdradzam. A mówiłaś, że nie ma z kim. Bo nie ma z kim.
Nawet jakbym chciała, to... A z kuzynem to nie zdrada. Ja co w rodzinie to nie zginie. Husband shared wife with friends. Kurwa, tak będzie. Dobra, ty co robisz, jak ty pracujesz teraz? Ja ten... Handlowałem, zostało mi 8 pod torem. Czemu handlowałeś? Koksem. O kurde. No. Chcesz zajebać po nosie? Nie. Wiesz, jakie jebanie jest dobre po koksie? Jak nie spróbujesz... Nie mogę, bo jestem przed wizytą ginekologa. Powiem ci tak, jak spróbujesz na koksie, to już bez nie będziesz dał radę. Seks na koksie jest 3 razy, wiesz, mocniejsze doznania i potem jak robisz to bez tego, to jest lipa, nie? Ty, właśnie, bo Jerzy dzisiaj sobie walił i dojść nie mógł, to może dlatego. Nie no, on ma problemy z hormonami, prolaktynę ma wyjebaną i estrogen. Dlatego problemy ma? Tak, bo teścia... Ja myślałam, że coś ze mną jest nie tak. Teścia w dupę kuł, ja mu zastrzyki robiłem i mu prolaktyna wyjebała. Jest estrogen i kortyzol ma, dużo hormonu stresu ma. On nie ma depresji przypadkiem. Co ostatnio jakiś taki smutny chodzi? No właśnie, kortyzol ma wyjebany, musi ashwagandę se kupić. A może ty z nim za mało czasu spędzasz? I niech kupi jeszcze witaminę B kompleks. Streka, ta. Dobra. A co do spędzania czasu z nim, no to powiem ci, kurwa, średnio, nie? Ostatnio. W ogóle nie dzwoni, jebany. Ani nic. No powiem ci, że do mnie ostatnio to też w ogóle nie dzwonił. Przez parę dni go nie widziałam nawet. Nawet nie powiedział, co robił. Jebany. Ostatnio, kurwa, dzwoniłem. Tydzień temu to powiedział, że w warzywniaku po kapustę stoi, bo bigos robicie. Przepraszam, no nie no, tak mówił. Tak mówił, no. Chuj jebany. No, to dobry bigos. Ja bym ci zrobił dobry bigos. Tak. I... Boże, nie? Tak już tak kręcisz śmigą, to w garnku byś i zamieszał też, nie? No mógłbym w kocioł chochle zajebać. No. Boże, dobra. Dobra, chodźmy coś robimy. Tak, zobaczmy. Zobaczmy, co w trawie piszczy. Kurwa, zacięło się. Nie ciągnij, kurwa, za tę klamkę. Nie ciągnę przecież. No do chuja pana, zaraz to. Wsiadaj. Co, gdzie jedziemy? Wypiłaś to kawę? Nie. To ty wypiłeś? Ale mi się odbija po tej kawie jebanej. Co to kurwa jest za kawa? Więcej tu nie przyjeżdżamy. Puh, musiałem mele zajebać. Gdzie ty jesteś? Kawę w aucie, wiesz? O ja. To. No i co teraz? Jest git? Czekaj, jest git. Kurwa. Ta kawa tu chyba z prądem. Chyba. Ej, jedziemy do Jerzego, bo mówił, że bigos robi. Dawaj, możemy jechać do Jerzego. Ciekawa jestem tego bigosu. Bigosu to ja wam kurwa narobiłem. Jak on nas zobaczy, to co my mu powiemy? Jak coś, to że cię podwoziłem tylko. No co ty? A co powiemy, żeby... Nie, trzeba powiedzieć, że było coś, bo jego to kręci. Ewidentnie. Jara go to? No, strasznie. A kiedyś mieliśmy przygodę, nie? Że była dupka u mnie, nie? No. I ja ją kutałem, a on se konia walił i nie se oglądał. I mówił, że no, dobrze. No. On Jara lubi. Tak, Jara go to w chuj. Ale a to jest choroba, nie? Tak mi się wydaje, że to jest, trzeba leczyć takie rzeczy. A on lubi albo mieć widownię, albo sam się patrzeć, mówię ci. To jest... On kiedyś mówił, że lubi być związany jeszcze, nie?
A to tego to mi nawet nie mówił. No, no. Ale wiem, że uwielbia come to papa mówić. Jak? Come to papa. O, come to papa. Come to papa, tak. Oho. Do mnie zawsze mówił... come to daddy. Do cipy te narzędzia. Już to słyszałeś? Do cipy narzędzia. Ktoś sprzedaje. No, mam chatę tutaj. Chcesz zobaczyć? Pewnie. Melina w chuj. Od Jokera. O, mojego kuzyna. Tak? To twój kuzyn? No, mój kuzyn. Jeździsz, co w rodzinie to nikt. No tak. Nie, ja rozumiem, że go z... nie działasz nic z nim? Z nie, nie, nie. Kuzynem? Nie, on jest walnięty trochę. Ja wiem. Nie wiem, czy on pamięta, że on jest moim kuzynem. Słuchaj, my razem robimy interesy. Fajny gość. Ej, idę. To jak już idziemy do mieszkania, tak? To ten, ty masz Adidasy, kurwa chujowo. A czemu? Bo lubię stópki. No przecież w domu ci ściągnę, nie będę ci brudzić. Bo dobra. Tak się po domu nie chodzi. To jeszcze skietę ściągaj. Nie, bo... Kurwa, zapraszam cię już. Czekaj. Dobra. O kurde, Melina, ta, ty Melinę widziałeś. No kurwa, jeden pokój. Kawalerka. No kawalerka. Ale jest gdzie dupcyć. Kurde, jaka pościel, ty, satynowa. A tu na szafce można walić, oprzeć babę na luzie. Tu na fotelu można usiąść, ona poskacze. Tutaj może być wszystko w zasadzie. Najlepiej jakby tu wróg się pierdolnęła, rozłożyła nogi, nie? No a tu na łóżku to wszystko. Tak, chyba jest. No kurde, nie, no posprzątałbyś. A co tam? Jerzy kloca zostawił. To tak, coś... chyba miesiąc. Ej, kobito, mówię ci bez kitu, że Jerzy tutaj odpierdalał tarło w chuj. Jak on z tej deski obsranej szczura wciągał ostatnio. Nie. Yeah. O. Widać, Boni, widać. Widać? Jak zawsze poruchał u mnie, jakąś kurewkę se zamówił, to fiuta mył w tym kranie. Zamiast se prysznic wziąć. Ale no widać, że helikopterem suszysz, bo ręcznika nawet nie masz w łazience. Tak, ja zawsze śmigło robię, helikopter i mi się studzi, nie? Suszy się. Albo za okno wystawiam. Tylko jak sąsiad idzie z psem, to chowam, bo pies kurwa, wiesz, ślini się na kiełbasę, nie? Ja w ogóle słyszałam, że na takiej pościeli to do dupy, bo się strasznie człowiek ślizga. No w chuj. Śmigło robię. Dajesz radę? To... No nie wiem, no możemy sprawdzić, czy da radę. No to sprawdźmy, ej. Czekaj. Nie no, symulację zrobimy samą, nie? Symulację, tak? No, bez wkładki. Bo ja teraz mam dni płodne, nie? O Boże. No, okres mam. Kurwa, buty zdejmę. Czekaj, bo jeszcze z... Ale mam taką gąbkę do wkładania, to mi tak nie leci, nie? Można się normalnie kochać. Jest taka gąbka z Niemiec. Dojebane to jest. Nie słyszę cię, że zadzwonię jeszcze raz. No, jaką gąbkę? Taką gąbkę się wkłada zamiast tampaksa. A. No i wtedy można się stosunki robić. Ustacha jestem. No w domu. No dobra, dobra. Kto to? Stach, ubieraj się, przypach! Kto to? Jerzy? To co, Jerzy? Obok, nie, nie, nie. Kurwa, kto to? Ja pierdolę. Idę włosy ułożyć, żeby nie powiedział nic. Dobra, idź się ubierz, no. Ja już... No, siema. Ej, ładujemy Milkę w dwóch? Co? Robujemy ją we dwóch? Dobra, w turbo? Ale jak we dwóch? A nie szkoda ci? Stary, my jak bracio. No tak, no tak. Damy GPS-a. Dobra. Ej, zadzwonił do mnie. Cześć.
strachu? No dawaj do mnie pod chatę, to jest twoja tutaj stoi zamyślona, to pogadamy. Ja, już jest, przyjeżdżaj. Ej, słyszysz? No przed drzwiami do domu. O nie! Wejdźmy do mieszkania, zaproszę cię. O. No, słuchaj mnie, jedzie twój, ogólnie pierwsze co, jak odebrałem od niego telefon, no. Mówi siema, robimy Milkę w turbo, we dwoje? Tak powiedział. Tak powiedział? Przysięgam, że tak powiedział. No nie. A ty byś sobie pozwalał, żeby twoja dupa... No ja nie, na przykład koleżankę mógłbym, nie? Koleżankę jakąś, ale dupy czy no. Kobiety nie dałbym... dotknąć kurwa palcem nikomu, bo to no, je, no właśnie. Bo jest to moje, nie? I jeśli ja czuję do kogoś uczucie, to te uczucie z automatu by się skończyło do tej dziewczyny, nie? Jakbym sobie na takiego coś pozwolił. No, ale kurwa wiesz, z nim jest taka sytuacja, że sama mówiła, że go to jara, nie? No. Dobra, on tu jest. Jak coś, to się zgadzasz, czy nie? Nie! Dobra, a pojedynczo? Dobra, ci. Halo. Jesteś? Zaprosić cię do mieszkania? Ale ja nie wiem, które to twoje mieszkanie, stare. Jedynka. Jedynka. No, numer jeden. Na drzwiach. Szukam. Będziesz... Maska, siódemka, no. Dwójka. Wyjdziemy na zewnątrz po ciebie. Ho. On pewnie u sąsiadów tam jest za ścianą. Trzeba czekać, aż przyjdzie. To co, nie działamy w trójkącie? Nie. No jak nie? Jakbym była wolna, czy coś, to inaczej. Ja jestem wierna i dla mnie to zdrada. Mówisz, że lipa? Lipa, lipa. No to lipa. Ale dziękuję za propozycję, miło, miło bardzo. To chociaż cycki pokaż, czy coś. Stasiu! Ja na tym macycku nie widziałeś. No takich nie. Takich ładnych, nie? No nie wiem jeszcze do końca czy ładne, ale kształt dojebany. Najładniejsze. Najładniejsze. Okej. Okay. Jakiego? Pewnie z kategorii trójkąty. Tak. Happy. Ja jebie. Ona lubi ten sport, widzisz? No ona już mi zrobiła grę wstępną. Ta? Ta, lodziana. Czemu mnie zaprosiliście? Lodzianę mi tylko zrobiła, na razie spoko. No mi też tylko raz. No, Stasiu mówi, że 10 na 10. 10 na 10. Ta? Polecam, Stanisław Chmurka. Ja jej krewetkę ostatnio zrobiłem. Uważaj! Chciała ze mnie zejść. O, przepraszam, ja tutaj mieszkam, Okej. Krewetę? Tak, krewetkę zrobiłem ostatnio. Trzeba będzie sprawdzić, Milka, czy w ciąży nie jesteś. No wiem. Trzeba. Ja to mówię inaczej zawsze na to. Jak? Ty wiesz jak. No jak? Przypomnij mi, bo nie pamiętam. Kapiszon. Kapiszon, tak. Kapiszon. No. To może wejdziemy do środka, zaprosić. No możemy tak, wypić kawę. Tak, powiem ci, że mówi, że to Melina, to w sumie... Prestiż. Mokry Ben. Zalany Ben. O kurwa. Jak wydupcyło. Zapraszam państwa. Proszę sobie usiąść. Ta łóżko pościeliliśmy. Spuść wodę, tam kurwa coś zostawiłeś. Właśnie, ponoć, Jerzy, to twoja sprawka z tą toaletą. No. Ja to jestem pierwszy raz. Stachu. Ostatnio tutaj miał dwie dupy. Ta, na pewno, nie gadaj tak nawet. Żadna nie posprzątała? Co za zabawy? No miał tu dwie dupki ostatnio. Także ten. Zrobić to. Wiesz o czym gadamy? Z Adamem w grze? Jest dupa. Jak ty się zapatrujesz? I my ją bajerujemy na trójkąt. A to jego dupa. Czy co? Czy to mi się podoba? Czy ja się jej podobam, tak? Tak, super, no. No.
No Milka. Ty nie pasujesz do tego trójkąta, jeżeli... No jak nie? Wszystko jest git. Ja nie pasuję do tego trójkąta? Ogólnie ona powiedziała na początku, że ja mam pukać, a ty walisz konia. Nie, to mi się nie podoba. Jak nie? No nie. Inaczej jakoś to trzeba zrobić. To rozkminiamy. To by się pukać, a ja walę konia. My się całujemy, a ty nam, krzyżaka. Co kurwa? Żartuję. Inaczej, dobra. Czekaj, ja coś zaraz wymyślę, już mam pomysł pewien. Jeden w paszczu, drugi w żopu. Mamy telefon. Patrz. Jakbyś na przykład... No zostaw ten telefon, to są poważne rzeczy obgadywane. No mów, mordo. Nie mogę. Dobra, gadaj, no. Dostałem zakaz. Patrz, mogłaby wejść tutaj na łóżko? No. O i tak w tej pozycji mogłaby zostać. Tak. To by było dojebane. Tylko że musiałabyś być... Ja będę pod nią. Musiałabyś być tutaj i... Nie, kurwa, przecież jak ty byś zapodawał do buzi, to bym miał twoje jaja nad łbem, bez sensu. Byś mi zajebał na łeb później, jakbyś... Kurwa, już miał okej tam. Już jakbyś kończył, nie? Byś mnie, kurwa, ubrudził. Słabo. No to dzięki za rady Jerzy. Fajnie, że wpadłeś. Dobra, najłatwiej to by było tak. Najłatwiej to by było tak. Jeden ma kiełbachę robioną przez, kurwa, nie wiem, ileś tam czasu, potem zmiana. A drugi w tym czasie, wiesz, atakuje, nie? Dobra, i to ja mogę, ja tego osobiście od razu mówię, że nie zrobię, ale mogę znaleźć jeszcze, kto to zrobi, ja się popatrzę. Pozwoliłabyś mi? Kurwa, dzwonię do tej dupki, co dasz, ale, numer, no, może ona będzie chciała. No ludzi, kto nie zdrada podobno. Ja pierdolę. No ponownie. No dobra, no to z taką może opakować, a ona może mi robić wodzika. No. A ty z Milką też tak robimy? Nie. Próbuję do tego dojść właśnie. Czy ma ochotę, no nie wiem. No zaraz to w ogóle nie dojdziesz. Dobra, I'm ready. Tylko pójdę sobie nastawić do kibla. Co nastawić? No rozmasować trochę, bo mi ostatnio mam problemy. Prolaktyna wyjebana, muszę kurwa wszystko sam. Mnie tak nie kręci jakoś ostatnio nic. Ciężko. No przecież powiedziałem, że nie. No nie mogę. Ja nie jeden facet wystarczy. Czy zawiedziony jesteś? Ty masz taką fantazję. Ja wiesz, chciałem twoją fantazję spełnić. No. Co ty? No już jest, no dobra. 18 starczy, będzie okej? Okay? Centów, 18 centów. Nie no, 18 centów zostaje, bo już będziesz, kurwa, płakać. No to zapraszam. Jerzy! Co? No co? No powiedz coś. No miała być, kurwa, kiełbasa kręcona. No przecież powiedziałam ci, Stachu, że nie. Przecież podwawelska miała być, kurwa. A ktoś tu wszedł. No przecież podwawelska miała być na głowie. No Jerzy, dawaj głowę, bo ma być kładziona podwawelska. Dzwonicie do mnie, mówicie, że okej, za akcję Kompas. Ja przyjeżdżam, nie, nic się nie dzieje. Ta, z typa chuj, jedziemy na kurestwo, chodź, spierdalamy. Ale udałbyś się. Macie auto trzyosobowe? Słuchaj, w burdelu to ja mam swoją prywatną kurwa szafkę. Tam się ubiorę. No dobrze, przepraszam. A jak przychodzę, to dają mi od razu za darmo wodę do picia. Jerzy może ci potwierdzić. Tak. A ty też tam chodzisz, Jerzy? Kola, nie. Kola albo woda. I nikt mnie nie namawia na żadne drinki, kurwa, po 300 zł, tylko ewentualnie na pokój z dupeczką. Dawaj. Jedziemy?
Tak, tylko trzeba jakieś auto garnąć. Stoi moje Lambo, ale ono jest dwuosobowe. Jakie twoje? No. No. Tymczasowo. A ty nie masz ten? Passata czy coś? Chciał holować, nie mam pieniędzy. No to Stachu zarobione. Czy to auto? Twoje? No, powiedzmy. Otwieraj. Ej, ziomuś, podrzucisz nas na pacę do miasta? Ej, otwórz furę. Dawaj. Otwórz te Lambo. To twoje? Ta, dawaj na pacę jedziemy, ho. Ale... Jak to otworzyć? Jak? Kurwa, na pacę. No do miasta nas podrzuci. No drzwi otwórz, no. Ale otwórz swoje Lambo. Ja będę nim jechał. Czemu nie chcesz jechać z nami? No bo kurwa Lambo, chciałem się przejechać. To wieź tym Lambo do lądziarni. Dobra, Milka, wsiadaj. Auto dał, dupę dał. Można żyć. No i to jest rodzina. Jedziemy? Teraz nie będzie widział, to możemy działać coś. Masz chatę jakąś? Nie mam. Kurwa. To za miastem gdzieś. Specjalnie się wpierdolił w nas. Nie, no wracaj, po niego właśnie wracaj. Ale on to zrobił specjalnie, nie? Typowo. A, tak się ugadaliście, tak? Ała, nieprawda. No jak nie? Przecież widziałem. Nie. No jak nie? Źle skręciłem. Ja nic nie widzę, głowa mnie boli, kurwa. A czym ty nas rozjebałeś? Pem, przepraszam. Ilu was jest? Gdzie tam jedziecie? Jest. Jak sam? A my się znamy chyba. Nie. No jak nie? No to kurwa łapy. Bierz go. Zakuwaj go. Musimy mu wysłać kurwa go do Wordu na kurs ponowny. Chłop kurwa nas rozpierdolił jak jakiś debili. Mówisz, że niechcący. I pojedziemy kurwa jego autem. Bierz go do fury. Chodź, panie. Zapraszam tutaj do mnie. Pan bagażnik otworzę. Teraz będzie komu oglądać. To jest dobry pomysł, co? Jeszcze skuty od razu? Najlepszy pomysł. Jezu, dzwonię do Jerzego, bo się brali. Dzwonię do Jerzego. Ty dzwonisz, to ty dzwoń, dobra. Zajęte, kurwa. No bo ja dzwoniłam, ty dzwoń. Jeszcze raz. Medyk rozbił ci Lambo, jedziemy jego BM-ką do mnie. No mówię, że medyk rozbił ci Lambo, jedziemy jego BM-ką do mnie pod chatę. Ja, Milka i medyk w bagażniku, który rozjebał ci Lambo. I robimy tak. Chcieliśmy, żeby przecież ktoś patrzył, jak robimy tą akcję, nie? Trójkąt. No to mamy chama skutego i se będzie patrzył. No ale ona nie chce, stary. Nie, już się zgodziła, mówi, że git. Jak już jest gość do patrzenia, to jest git, nie? Dobra, jadę. No. Wyjmujemy gada. Siapka. Otwieram ci bagażnik. Tutaj. Op, siup, siup. Wyjmij mnie, lepiej będzie w pustce. Dzięki za 3 kałapek. Przewrócimy. No i idziemy. Do przodu. Ej, rozkuj mnie. Jego rozkułasz, celuj! Celuj do niego! Odkuj mnie szybko. Czekaj, najpierw pana zakuję, rączki do góry. Rączki do góry, już! Rączki, co pan ma w ręce? Pomyliłem. Spokojnie, no. Spokojnie, spokojnie. Już. Ja nie chciałem być skuwany. A jak to taki fetysz mam? No kurwa, ja nie mam. No ale ja mam. No a moich nie spełniasz. Widzisz? Mordo, mamy typa i akcja jest, bo tutaj dupka chce w trójkąt. To teraz możemy jebnąć czworokąt, a ten ziomek zakuty będzie oglądał i bił kuca. To medyk. No dobra, co to jest jakiego dupa, czy co? Tak, i chce, żeby ją kutać. Dobra, spoko. Ile masz centów? 20. To kurwa. To kurwa, możemy lecieć, nie? No. To serio, czy tak, zapytaj się go. Jerzy,
Kolega mówi, że może uczestniczyć. Kolego, co możemy no. lecieć? Co? Nie, blondyn. Ja czarny ten ogląda, Chopin ogląda. Dobra, ale to tutaj tak na nie, no machatę mam. On nie bierze udziału w tym, ja go nie znam. Dlaczego? No rodzina to rodzina, ale chłopa nie znam. To prawda, pan dobrze mówi. To królik możesz też kłóca bić. No to nie, to tak ja się nie bawię. No chujowo, ale spoko, no może next time ja coś ogarnę, jakąś koleżankę. Zostawię wizytóweczkę, jakby była jakaś akcja, to dzwonię. No jak będzie jebanko, to dzwonię. No, ja to chętnie wpadnę. Dobra, zapisz sobie kontakt jebanko dzieci. Zapisany. O, no i zajebiście. Dobra, siemano. Krótko, trzymaj się, siema. Co tam maleńka? Dawaj, idziemy na chatę. Zapraszam pana do przodu. Pierwsze drzwi numer ja jeden. Ale ja nie będę z nami tupić. No jak nie? No nie. To tak dawaj, bo... to dawaj, rozbierzemy tego chłopa, będziemy go po stopach piórami wkurwiać. O, beautiful. Chodź, do jedynki. Zwiążemy mu oczy i będziemy robić kurwa pranki. Zapraszam wszystkich. Będzie kurwa zabawa. Siema. Witam wszystkich serdecznie. A więc tak. No Jerzy, co proponujesz? Ty poszedł strać. Ja sobie siadam. O, wyszedł. Czego kuchni nie masz? No nie stać mnie kurwa. Dobra, to co? Łaskoczemy mu stópki? Co z nim robimy? Spadnie. Co ty masz z tymi stópkami? Zajebiste są. Tylko damskie. Męskie. Ty też masz jakiś fetysz stóp? On też ma to samo, dokładnie. My obydwaj mamy. Dojebane, jak dupa wychodzi z kosmetyczki i ma dobrze zrobione giry. A jak ma zajechane kopyta frajerskie, co lakier schodzi, to tu jebać. No. Musi być, wiesz, hybryda kurwa nałożona. Halo. Musi być tos. Musi być miękka skóra, gładka kurwa, opalone nogi. Ta, jest, jest kurwa git. Dobra, chuj tam, żartowaliśmy, puszczamy cię wolno. Rozkujmy cię go i chuj. No się sorry, chłopak, że wjechałem was, no niestety, za szybko. Spoko, tam żarty zrobiliśmy. Mhm. Co jeszcze z tymi stopami? Co jeszcze z tymi stopami? No. Dobrze by było, jakby miała jakieś kabaretki, nie? Przed czasem. Pod kolanówki, ja lubię te podkolanówki. No, też to spoko. Za kolanówki. Ale nie takie, nie takie, co kryją stopy, kurwa, nie? Ha, takie, ja że widać, ta, musi być widać stópki, a ja... Ta. Z doczepami najlepiej. Może kalisony? Z doczepami. Mhm. Z takim paskiem, nie? Ta. No. I majtki takie cienkie na pasku, stringi, nie? Nie takie, kurwa, typowe stringi, tylko taki kurewsko cienki pasek, że praktycznie nic tam nie ma. Jeden pasek, wstążka. Takie majty. Dojebane to jest. I najlepiej, jakby do takich majtek miała taki trójkąt opalenia z innych majtek, że wiesz, że chodziła na... opalona dupa jest, ale widać, że były jakieś niby majty tam, nie? To jest, kurwa, dobry widok. Mnie to jara na przykład, nie? To jest tak dobre. Na to jest? No ja na... sobie zapisuję. Po co? Na wieczór ślubny, w noc ślubną. Ale to planujesz ze Stachem brać? O kurwa, my już bierzemy. No przecież ja co wrażenie to nie zginie, tak? Ja nie wiem, co wy tam sobie wymyślicie po ślubie. Okej. Okay. Spoko. Myślałam, że ty też to lubisz, jak powiedziałeś, że lubisz też stópki. On lubi footjoby. Tak? Hmm? Wiesz, wypowiedz się. Ja nic nie mówię. Czemu się wstydzi. Mówisz? Wstydzi się. Nie wstydź się. Tu jest pan lekarz tylko z nami. Ma miałeś już rozkuć urologa. Urolog. Jakby coś się działo z drami, to zapraszam. A robi pan urynoterapię? No. Stachu miałeś kiedyś? Problem. Nie. Takie... To lecznicze jest bardzo. To tutaj od razu ci może zrobić ten lekarz, skoro jest. To pomaga, nie? Na witalność, na samopoczucie, na humor, nastrój, na cerę. Tak, tak. Co ty na to?
Może mi lewatywę zrobić. To lepiej już na szpital. Zapraszamy, no za darmo, jak ma pomóc być. Do miski? No, do miski, do wiadra. Dobrze, w chuj. Do wiadra to mi się źle kojarzy trochę. Dobra, powiem w skrócie. Wypierdalać stąd wszyscy. No ty chuj. Bo idę spać. O, o, oj, oj. O ty kurwa, ja tam robisz? Odjebę go. Tam stanie, to ja położę tutaj. O, super. O kurwa. O kurde. I żebym cię tu nie widział, więc... O kurwa! Biegnął! Uciekamy do chaty, do chaty! No, super. Dobra, kurwa, ściągaj ciuchy, szybko, ściągaj ciuchy. Ściągaj ciuchy, nie pierdol. Rozbieraj się, kurwa, nie pierdol. No i chuj, kładź się, szybko. Chodź tu, chodź na fotelu. Chodź na fotelu, chuj z tym, cicho. Nie gadaj, chodź tu, szybko. No bo zaraz wróci, szybko. Ile tam? 5 minut, no dawaj, chodź tu, szybko. Nie! Ja się, ja... Nie świruj, nie świruj, chodź tu. Nie wybieram się. A, pierdolę, jaka ty wredna jesteś. Dobra, to next time. Next time, dobra. W kontakcie. Pa.